Proszę Państwa, ja jestem winien panu Państwu kilku wyjaśnień. Oberbeck to egzotyczne nazwisko w języku polskim. Chciałbym coś na ten temat Państwu prosto z serca powiedzieć. Moim takim znanym przodkiem był Jan Friedrich Oberbeck. Over się pisało, Oberbeck. Słynny monachijski malarz, który założył grupę malarską. I ta grupa pojechała do Rzymu i malowała obrazy ze Starego Testamentu. Potem, kiedy wrócił z powrotem do Monachium, to zaczął malować obrazy z Nowego Testamentu. Do najsłynniejszych obrazów w Muzeum Monachium należy adoracja Matki Bożej przez XIX-wiecznych artystów. Przodek mój również, proszę Państwa, był nauczycielem naszego ukochanego wielkiego Cypriana Kamila Norwida. Norwid w swoich wspomnieniach narzekał na niego, na jego kostyczność i surowość, ponieważ mentalność sąsiadów się bardzo, bardzo różniła. Ale myślę, że co nieco skorzystał, stąd też mieliśmy nie tylko wspaniałego poetę, ale również i malarza, i rysownika, jak i również i poetę. Ale to już nie jest zasługa mojego przodka. Potomkowie Jana Friedricha byli, proszę Państwa, znanymi grafikami. Nie będę o nich Państwu opowiadał. Do tego stopnia, że do dzisiejszych czasów po obu stronach granicy, to znaczy w Szczecinie jest drukarnia offsetowa Oberbecków, i to jest moja rodzina, co stwierdziłem, jak i również w Niemczech, i oni tego też nie wiedzą, oprócz mnie, który wie, jest drukarnia offsetowa i chyba duża, bo nie mogę się tam dodzwonić, bo ciągle jest zajęta, chyba duża, bo automat mówi wykręć pin, a tam jest ciągle zajęta, czyli muszę kiedyś tam pojechać i to wszystko sprawdzać. Losy Oberbecków były bardzo, bardzo różne i skomplikowane. Doszło do tego, no niestety, że walczyli, albo stety, na wszystkich frontach i po wszystkich stronach, proszę Państwa, co w ogóle było rzeczą no, zupełnie nieprawdopodobną. No ale z tych walczących po wszystkich stronach to wiemy, że po stronie tej niewłaściwej pełnili pomoc medyczną u wielkiego generała niemieckiego zwanego Lwem Pustyni. Może mi ktoś przypomni, jak się nazywa, ponieważ nie jestem. Ale na pewno, mogę Państwu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wozili rannych i Anglików, i Niemców po tej stronie jako pomoc medyczna. Jeden z Oberbecków z bliskiej mojej rodziny, chłop ponad 2 metry, proszę Państwa, był w ochronie osobistej Tity, marszałka Tito, i do końca życia pobierał rentę jugosłowiańską. Mógłby tak bez końca. W moim sercu pozostała miłość, no urodziłem się tutaj. Mamusia Polka, znana rodzina Kłosińskich, bardzo słynna, w tym słynny operator filmowy, którego uwielbiali polscy reżyserzy najwybitniejsi. Córka moja dziedzicznie obciążona została aktorką. Jutro gra spektakl o świętej pamięci Piotrze Skrzyneckim razem z Janem Nowickim. Proszę Państwa, no i co jeszcze? No i ja.
Ja zostałem z muzyką i z miłością do obrazu. I poprzez obrazy właściwie trafiłem tutaj do Państwa, do galerii. No i co się okazało, że jest to miejsce dla mnie, dla mojego serca magiczne, pewnego rodzaju. Wytłumaczę Państwu dlaczego. Rzecz jest mianowicie prosta, bardzo, bardzo prosta. Artyści, malarze malując, powiem Państwu, Picasso powiedział, że jeżeli malarz mówi, że obraz jest skończony, to jest złym malarzem. Maluje się obraz nieraz latami. Tak było z naszym wielkim malarzem, który malował postać Jezusa Chrystusa, zresztą święty. Obraz nieskończony postaci Jezusa. I ogólnie rzecz biorąc i najkrócej, każdy obraz jest częścią rzeczywistości, tej najpiękniejszej, ponieważ artyści dostępują od Pana Boga daru stworzenia. Malując obraz, artysta dostępuje aktu łaski, aktu stworzenia i maluje rzeczywistość, która istnieje tylko w wymiarze raju, w wymiarze ponadczasowym, w wymiarze tym najpiękniejszym, najcudowniejszym. I tutaj na przedmieściach Krakowa moi gospodarze, Państwo Batko, podjęli się dość trudnej, nawet we wszystkich galeriach, misji apostolskiej nawet, która mi się strasznie spodobała. Obraz jako najpiękniejszy prezent. Ja poszerzyłem to ostatnio, widząc piękne panie i zacząłem namawiać nawet do portretu, a nawet piękne panie, które się nadawały, a Polki są najpiękniejsze, żeby namalować, nawet śmiało spróbować namalować akt pięknej swojej pani i przechować go dla potomnych. Niekoniecznie demonstracyjnie, niekoniecznie robiąc jakiś skandal, ale zachować naszą rzeczywistość, tego co jest najpiękniejsze, czyli pięknych Polek, zachować i go schować. I chcę Państwu powiedzieć, że jedna para mnie usłuchała i Pan przyrzekł mi nawet i powiedział, że taką akcję podejmie, a żona naprawdę była bardzo piękna. Ja myślę, że nie ma nic gorszego, jak muzykant gada. Wczoraj były urodziny świętego Jana, mamy w naszym kalendarzu kościelnym tylko dwa razy urodziny. Są to urodziny Boże Narodzenie 25, najważniejsze święto w sercach Polaków. I drugie to są narodziny świętego Jana. I to było wczoraj, proszę Państwa. Także na początek ja spróbuję zagrać na cześć wszystkich Janów dla świętego Jana.